Powiedzieliśmy sobie o pierwszym takim bardzo, bardzo ważnym elemencie, czyli o odrzuceniu martwych uczynków. I teraz druga rzecz, o której mówili do Hebrajczyków, to jest wiara w Boga. I to słowo wiara w Boga tak naprawdę tutaj, oryginał grecki, on zapisuje to zaufanie ku Bogu. Bo wiara to jest coś takiego bardzo ogólnego. W naszym kraju mówi się zasadniczo o tym, że można być takiej czy innej wiary i to jest bardzo takie prospołeczne. Jestem wiary katolickiej, wiary protestanckiej. Dlatego słowo wiara, ono tutaj nie jest jakby w 100% oddające to, o czym mówi to słowo. Tutaj jest kwestia wiary w Boga, tłumaczonej jako zaufania ku Bogu. Ufania Bogu. Słowo ufać, przyjaciele, to znaczy być przekonanym o możliwości polegania na kimś. Co to jest ufać Bogu? To jest bycie przekonanym o tym, że na Bogu można polegać. Przekonanie jest to absolutna pewność. Jeżeli gdzieś nie zachodzi absolutna pewność, nie mamy do czynienia z przekonaniem. Absolutna pewność. Co to jest pewność? Pewność jest związana z tym, że nie ma żadnego elementu, który by przeczył faktom, na których owa pewność się opiera. Żadnego elementu. Duchy niedowiarstwa, one bazują, wiecie na czym? Kiedy przychodzą duchy niedowiarstwa? Duchy niedowiarstwa przychodzą wtedy, bo to są demoniczne siły niedowiarstwa, to one przychodzą wtedy, kiedy w życiu człowieka istnieje jakiś element braku zaufania do Boga, czyli nie mamy przekonania zupełnego co do tego lub tamtego, co powiedział Bóg. Nie mamy przekonania. Jeżeli nie mamy takiego wewnętrznego przekonania, ja nie mówię, że musimy tego doświadczać. Tu chodzi o to, że musimy mieć absolutne przekonanie. Na przykład przekonanie, że idę do nieba po śmierci. Ja mam przekonanie. Bardzo prosta rzecz. Kiedy znika lęk przed śmiercią? Kiedy człowiek ma przekonanie, że idzie do nieba. Bardzo prosta rzecz. Zobaczcie. Dopóty nie ma przekonania, że się idzie do nieba, bo co to znaczy idę do nieba? Czyli idę w lepsze miejsce. Na przykład mieszkasz sobie tutaj w Gdańsku. Mieszkasz sobie tutaj i w przyszłym roku masz mieszkać w Nowym Jorku. W wspaniałym apartamencie, mając dużo pieniędzy, w ogóle wiesz, i teraz sobie mieszkasz, jesteś przekonany, że w przyszłym roku będziesz mieszkał w Nowym Jorku i ty jesteś tego pewny. I teraz tak, czy na przykład ktoś do ciebie powie, wiesz co, ty się nie boisz, że coś się wydarzy? Nie boisz się, że coś się wydarzy na przykład w związku z twoją przeprowadzką, ale ty jesteś pewny, że twoja przyszłość jest absolutnie zabezpieczona. I ty mówisz, nie, no przecież no co ty? No, żartujesz, nic się nie może wydarzyć. Pewność, że idziemy do nieba po śmierci, powoduje, że nie boimy się śmierci. Bo śmierć nie jest dla nas problemem. Ona nie jest kłopotem w ogóle żadnym. Rozumiecie? Śmierć nie jest kłopotliwa. Nie rozpaczamy, że przychodzi śmierć. Nie miotamy się, że przychodzi śmierć. No bo śmierć jest dla nas zyskiem. No bo idziemy do lepszego miejsca. Ale jeżeli ty nie masz przekonania, że ty idziesz do nieba, no się boisz śmierci. Zobacz, co to jest. To jest dziurka taka. I teraz patrz, ja nie mówię tobie, że ty nie idziesz do nieba. Ja mówię tobie, że istnieje w tobie jakiś brak zaufania do Boga.
I kiedy przychodzi demon niedowiarstwa, to on rozwierca tą dziurkę. I powstają szeregi kolejnych dylematów. Tak się dzieje z każdą rzeczą. Zaufanie do Boga jest fundamentalną sprawą. Zaufanie do Boga. Być przekonanym o możliwości polegania na kimś. Dalej, zaufanie do Boga to jest liczenie na kogoś. Czyli liczenie na Boga. To nie jest tylko to, że ja jestem przekonany o tym, że On nie zawodzi. Ale ja jestem też przekonany, że ja osobiście, personalnie mogę na Niego liczyć. A więc to przekonanie jest jakby dwustrefowe. Jesteśmy przekonani o możliwości polegania na Nim. Wiemy, że On nie zawiedzie. I to jest takie bardziej ogólne. I dalej jesteśmy przekonani, że my personalnie możemy liczyć na Niego. Że ja, Artur Ceroński, mogę liczyć na Boga. Ja jestem przekonany, że mogę liczyć na Boga. Człowiek jest zawodną istotą. Bóg zawodną istotą nie jest. Dlaczego ja na przykład nie boję się chorób? Dlaczego? Co takiego jest? Nie mam lęku przed chorobą. Co ciekawe, to implikuje to też to, że się nie choruje później. Się w ogóle nie boi chorób, to się nie choruje. I to takie, bo to jest mechanizm, ale nie o tym będę dzisiaj mówił. To są mechanizmy powiązane. To są wszystko powiązane rzeczy. W ogóle chcę wam pokazać, że wszystko w duchowej rzeczywistości jest powiązane. Powiązane. Wszystko coś jakby... Wszystko następuje po czymś, jest wynikiem czegoś. Ja jestem przekonany, że Jezus Chrystus 2000 lat temu rozchorował się moimi chorobami. Ja nie jestem przekonany, że Jezus rozchorował się wszystkimi chorobami, bo to jest za mało dla mnie. Ja mam u swojej podstawy to, że się rozchorował wszystkimi chorobami, że w ranach i sińcach Jezusa jest uzdrowienie ze wszystkich chorób, ale teraz ja idę piętro wyżej. Ja jestem przekonany, że Jezus rozchorował się moimi chorobami, czyli tymi chorobami konkretnymi, tak, które, tak, mogłyby się zdarzyć w moim życiu w wyniku ingerencji diabła, wpływu świata lub też moich błędów. Ja w ogóle jestem przekonany. Jestem przekonany. Agatka, co było tej dziewczynie, co ona tam w Knurowie nie mogła zajść w ciążę? Jaka była dolegliwość jej? Nie pamiętasz. Ona nie miała, ja już nie pamiętam. Coś miała związanego z okresem, wiesz? Nie wiem. Poczytajcie, znaczy ona miała jakiś brak, ja nie wiem, poczytajcie sobie świadectwo. Ona się nazywa, jak? Agata Łakomska. Agata Łakomska. Co ona miała, że ona nie mogła zajść w ciążę? Tam była bezpłodność. No tak, tylko że to było ciekawe, bo ona miała jakiś brak. Coś chyba tak. Ale to coś z okresem miała, tak. Ale tam był jakiś brak stwórczy. Czy tam nie było elementu? Zobaczcie, ja nie pamiętam dokładnie, no nie? Chodzi o to, że kiedy ty jesteś przekonany, że Jezus rozchorował się twoimi chorobami, dam ci taki przykład. Kobieta chce zajść w ciąży, ale jej wycięli jajniki. I teraz zobacz, posłuchaj teraz. Żeby ona zaszła w ciążę, to ona musi być przekonana, że Jezusowi wycięli jajniki zamiast niej. A diabeł podpowiada, Jezus nie miał. A diabeł mówi do ciebie tak: Jezus nie miał jajników, to jest niemożliwe. Tak, Jezus umarł za wszystkie choroby i w jego ranach i sińcach jest uzdrowienie każdej choroby, ale przecież no chyba nie wierzysz w to, że Jezusowi wycięli jajniki zamiast twoich. I teraz jakie jest moje zaufanie do Boga? Tak, wierzę, że Jezusowi wycięli jajniki zamiast moich. Ja wam mówię o tym, co to znaczy realnie ufać. To brzmi jak baśń. Jak najbardziej.
Chcę, żebyś zobaczył, co to jest ta przestrzeń, o której ja mówię. To jest nieco bajkowe. To jest nieco nieracjonalne. To jest takie, że to się nie mieści w gabarytach myślenia. Na przykład pali ktoś papierosy. I teraz tak. Czy wierzysz w to, że Jezus rzucił palenie za ciebie? Nie tam, że Jezus się rozchorował, bo Jezus nie palił. To jest twoje zdanie. My nie wiemy, z czym się Jezus zmagał. Jeżeli jest napisane, że On doświadczył wszystkiego za wyjątkiem grzechu, tak? To teraz pójdźmy dalej. Czy doświadczył głodu nikotynowego? Jest. Chociaż w tamtych czasach nie było papierosów. To dopiero Indianie zaczęli palić. Ale ja wierzę w to. Ja wierzę w to, że Jezus miał głód nikotynowy. I wiecie co? Pokonał go. Wierzę, że Jezus miał głód alkoholowy i go pokonał. Wierzę, że Jezus miał głód heroinowy i go pokonał. Trzykrotnie umierałem od kokainy w życiu. Byłem uzależniony. Uwierzyłem w to, że Jezus na krzyżu Golgoty złamał głód kokainowy na pułapie psychiki. Dlatego przestałem ćpać. Chcę, żebyście zrozumieli, co to znaczy wiara w Boga. To nie jest wiara w to, że Bóg jest jedynie. Ale list do Hebrajczyków. 6 rozdział. Zaraz wam to znajdę. List do Hebrajczyków, 6 rozdział. Jedenasty rozdział, werset 6. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu, kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje. Primo? A to za mało? Za mało? Dalej? Sekundo? I nagradza tych, którzy go szukają. To, że Bóg istnieje, to jest za mało. Ale to, że On nagradza tych, którzy go szukają, czyli ja ufam Bogu, tak? I jestem przekonany, że ja osobiście mogę na Niego liczyć. W moich sprawach. W moich sprawach. Ktoś ma problem z nadwagą. Czy wierzysz w to, że Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty poniósł twoją nadwagę, zmierzył się z twoim obżarstwem, że w jego organizmie zaszły takie reakcje, które zaszły w twoim. Ja w to wierzę. To jest, ja jestem tym wypełniony. W ten sposób zostałem uzdrowiony z raka. W ten sposób choroby ode mnie odchodzą. W ten sposób przeżyłem wypadek samochodowy. W ten sposób jestem wolnym człowiekiem od wszelkich nałogów. Choroby nie podchodzą do mnie. Jeżeli choroba podejdzie do mnie, dotknie mnie, to bardzo płytko mnie dotknie i zaraz odchodzi. Bo żyję w tym świecie i się brudzę. Ja się mogę pobrudzić. Stopy możesz pobrudzić. Możesz pobrudzić stopy. Ale to nie oznacza, że jesteś cały brudny. To nie znaczy, że choroba ciebie dotknie. Mnie nie dotknie choroba. Ile razy ja, jak mówiłem, że mnie nie dotknie choroba, to ludzie mówili, no uważaj. Ale mówię, na co mam uważać? Nie koznasz, nie takich jak ty dotknęła. Ja mówię, ale ja to ja, ty nie rozumiesz, o co chodzi. Choćby przy mnie tysiące ludzi umarło, ludzi służby, to mnie to nie dotknie. Bo ja personalnie liczę na Boga. Ja mam personalne podejście do krzyża. Rozumiecie? To na krzyżu Golgoty
Jezus dostał temperatury z uwagi na wirusy, które chcą atakować moje życie. To na krzyżu Golgoty Jezus się rozchorował anginami, grypami i innymi infekcjami organizmu. To na krzyżu Golgoty Jezus został zainfekowany wirusami i zarazkami różnymi, które do mojego życia dzisiaj chcą przyjść. To chodzi o mnie, o mnie, o mnie, o mnie. To jest to. Pokazuję wam na przykładzie choroby. Ale pokazuję wam tutaj temat tego, że my ufamy Bogu nie tylko na poziomie takim, że jesteśmy przekonani o możliwości polegania na Nim, ale też jesteśmy przekonani, że personalnie możemy na Niego liczyć. Ja jestem przekonany, że personalnie na Niego mogę liczyć. Ja jestem przekonany o tym. Ja mam jakąś dziwaczną taką w sobie, nie wiem, manierę, że ja w ogóle wiem, że mi się nic nie stanie. I to nie jest to, że ja o tym, jakby to powiedzieć, że ja się jakoś tym stymuluję, bo ludzie się stymulują, wiecie, bo się w ogóle boją. I klepią na okrągło różne rzeczy. Nieraz to wspominam na głoszeniach, że jechałem samochodem z jednym pastorem, siedział z tyłu, ja siedziałem z przodu, obok nas kierowca wiózł i to było ciekawe, prawdziwie. Co ten kierowca przyciskał i 120 było na leczniku, to pastor się zaczyna modlić w innych językach. Co zwalniał, to przestawał. Ja mówię, zdaje mi się na początku, nie? Ale potem mówię, no nie mogę, zacząłem to po prostu analizować, mówię tak, wskazóweczka, 120, to jest przestał. Co to było? Prosta rzecz, facet się bał. Kiedy się zaczynał bać, zaczynał się modlić. Co to w ogóle za historia jest? To jest modlitwa lęku. Modlitwy lęku są przechwytywane przez diabła. To jest pożywka dla diabła. Ja o tym uczę. Jeżeli modlisz się modlitwami lęku, to nie módl się lepiej, bo po co? Nakarmisz diabła. Rozumiecie? O tym Biblia mówi, pokazuje to. Że Izrael walczy z określonym jakby tam wrogim narodem, już podchodzą do miasta, już zdobywają miasto i w pewnym momencie król tego miasta postanawia swojego kilkunastoletniego syna spalić na murach miasta i oddać go jako ofiarę Molochowi. I co się dzieje? On pali tego chłopca na murach miasta i w tym momencie ludzie z tego miasta, ci wrogowie Izraela dostają takiej siły, że odpychają Izraela. Ofiara przynosi siłę. Jeżeli składamy ofiarę, rozumiecie, która jest źle złożona, a modlitwa jest ofiarą naszych ust, czyli jeżeli nie modlimy się w wierze i w odwadze, tylko modlimy się w lęku, to my karmimy diabła, a nie przyciągamy Boga do siebie. Ludzie to myślą, że to jest w ogóle takie coś, będę się modlił, proszę Ciebie, trzęsę się ze strachu, proszę Ciebie, latam cały, proszę Ciebie, Panie ratuj, Panie ratuj, Panie ratuj. To jedną modlitwę znają, modlitwę Piotrową, jak się topił. To jedna taka modlitwa jest. Bo tak się modlił Piotr. Mówi, ale się tak nikt więcej nie modlił. Rozumiesz? No kurczę, chociaż dwóch świadków znajdź. Dwie sytuacje takie. Jedna to nie, no co Piotr? Przecież znamy historię Piotra, tak? Że on był w takim stanie na początku, to nie pytaj wcale. To później się jakoś zaczął naprawiać ten Piotr. Tak? Można się modlić o ratunek, tak? Ale będąc pewnym, że ci nic nie stanie. To jest inna rozmowa. Jak ja jestem pewny, że Bóg jest ze mną, tak? To wszystko może lecieć w powietrze. I wtedy ja mówię, Ojcze, dziękuję Tobie, że Ty mnie ratujesz. Halleluja. Osobiście czytałem świadectwo człowieka. To były lata 40. Japonia. Był lekarzem, miał gabinet. Stał w oknie gabinetu. Miał przerwę w przyjmowaniu pacjentów i zobaczył potężny błysk. Amerykanie zrzucili bombę na Hiroshima i Nagasaki. Wierzący człowiek. Podmuch wiatru nuklearnego uderzył w jego gabinet. Rzuciło go pod ścianę. I został przykryty szafą pancerną i innymi rzeczami. Przeżył uderzenie bomby jądrowej. Napisał świadectwo. Dożył późnej starości. Ufał Bogu. Rozumiecie? Ufał Bogu. I przeżył
uderzenie bomby nuklearnej. No, sorry. To nie znaczy, że ty nie wołasz o ratunek do Boga, ale wołasz z miejsca, gdzie ufasz. Gdzie ty wiesz, jesteś przekonany, że on personalnie nie opuszcza ciebie. Że liczyć możesz na niego personalnie. To ja na ciebie liczę, nie tam ludzkość na ciebie liczy. Co tam mnie ludzkość, jak mnie się tyłek pali dziś. To mnie ludzkość. To zaufanie się nie buduje w ten sposób. Ludzkość. Uspokój się. Na altruizm przyjdzie czas. Pójdziesz w służbę, będziesz altruistą, człowieku, nie ma problemu. Na dzisiaj się zajmij sobą. Sobą się zajmij. Sobą. Jak się sobą dobrze zajmiesz, tak? To ty możesz w filantropię iść później. Nie ma żadnego problemu. A najpierw sobą się zajmij. O tym uczy Pismo Święte. Najpierw ty. Więc tu jest wiara w Boga. Wiara w Boga to zaufanie do osoby Boga. Personalne zaufanie. Ja i Bóg. Nikogo więcej nie ma. Ja i Bóg. Ja i Jezus. Ja i Święty Duch. Tak musisz zacząć postrzegać to zjawisko. Nie ma, że my wierzymy. Jak ktoś się zapyta, będzie miał, a w co wy wierzycie w tej waszej wspólnocie? To powiedz tak, ja nie wiem, w co inni wierzą. Powiem ci, w co ja wierzę. Nie ma, że my wierzymy. Powiem ci, co ja wierzę. Ja. I ty musisz bazować na tym i to rozwijać. List do Kolosan 2:8-9. List do Kolosan 2:8-9. Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. Osoba Boga jest nam objawiona w Jezusie Chrystusie. W ogóle nie szukaj innego Boga. Nie szukaj innych aspektów Boga. Wyrzuć z siebie mentalność szukania innych aspektów Boga. Badaj Chrystusa. Rozważaj Chrystusa. Poza Chrystusem nie ma nic. Duch Święty to Duch Chrystusa. Ludzie do mnie często mówią, mi Bóg powiedział coś. Ja mówię, ale to jest sprzeczne z ideologią Chrystusa. Ale ja mam Ducha Świętego. Ja mówię, ty masz Ducha Wieszczego. Najpierw. Świętego masz, tam jest ukryty w środku. Się jeszcze nie nauczyłeś z nim komunikować. Ja nie zaprzeczam, że masz Ducha Świętego. Ale ja mówię, w czyim imieniu ty mówisz do mnie teraz. Ty masz Ducha Świętego. Taki schował się. Siedzi w tobie, zabunkrowałeś go. Rozumiesz, o co chodzi? A on jest dżentelmenem i nie rozpieprzy tego wszystkiego. Bo jest dżentelmenem. Nie wiem, kto z was Chatę czytaliście i oglądaliście zapewne. Nie wiem, kto z was drugą część Chaty czytał. Czyli drugą książkę, którą napisał ten sam autor. Książka nazywa się Rozdroża. Zachęcam, żebyście sobie kupili książkę Rozdroża tego samego autora, co napisał Chatę. To jest jego kolejne objawienie. Powiem wam tylko fragmencik mały, bo jest to mega rzecz, to co on tam w ogóle robi. Jest bardzo bogaty człowiek, biznesmen, ale strasznie chciwy i niedobry taki. I taki zakuty w sobie. Strasznie jest chciwy na pieniądze i w ogóle myśli, że ciągle go okradnie ktoś. I ma takie ciche mieszkanie schowane. I on w ogóle taki ma piękny taki apartament i on tam przychodzi odpoczywać. Ma w ogóle telewizor, wszystko tam super, sobie tam sam siedzi, w ogóle taki samolub. I tam ma też różne dokumenty, bo on w ogóle manipuluje bardzo, bardzo dużymi firmami. Kręci, ma różne takie na różnych ludzi, ma różne takie haki. Tam ma swój taki sejf w tym mieszkaniu. I któregoś dnia ten zły biznesmen idzie sobie w podziemiu, tam gdzie parkingi są podziemne, i tam miał takie tajne wejście do tego swojego apartamentu. I on tak tam sobie idzie po cichutku i nagle dostaje od kogoś w łeb, kijem. Jakiś tam bandzior go napada i go okrada. I cała książka jest o tym, jak on w śpiączce leży. I teraz co się dzieje? Leży w śpiączce w szpitalu i zaczyna być
wejście w jego wnętrze. I on w ogóle, wiecie, nie wie, co się dzieje, raptem z tego garażu, w ogóle, wiecie, znajduje się w jakimś ogrodzie. Ten ogród taki w ogóle brudny, taki zaniedbany, ale ogród, no. I on sobie idzie po tym ogrodzie, chodzi i mówi w ogóle, nie kuma, mówi, co chodzi? Byłem w garażu, jestem w ogrodzie, jakoś w ogóle, co to jest w ogóle, nie wiem, o co chodzi. I stoi taki gość tam sobie w takich w ogóle szelkach, kapelusiku, taki człowiek, rolnik jakiś. I on mówi, przepraszam bardzo, pan się nie orientuje, gdzie ja jestem, a ten mówi, no orientuję się, bo ja stąd jestem, no. A mówi, a to mówi, a to co to w ogóle jest? Mówi, no panie, przecież to taki śmietnik, w ogóle, co to w ogóle za historia tutaj się dzieje? Mówi, pan stąd, pan nie reagujesz wcale, chodzisz pan po tych śmieciach. A on mówi, no nie reaguje, mówi, no. On mówi, ale co to w ogóle jest? On mówi, to dusza twoja jest. A mówi, a pan kto jest? A mówi, Jezus na mnie mówi, wiesz, tutaj jestem, mówi, kiedyś mnie zaprosiłeś i tak tu chodzę, mówi, tyle lat. Wszystko to zarobił, on nawrócony człowiek w ogóle, w dzieciństwie się nawrócił ten facet, nie? Wiesz, i spotyka Jezusa, który w nim żyje, w tym kotle, w którym on żyje. Ale cały czas w nim jest, w ogóle wiesz, w ogóle chodzi, mówi, no tak. I w ogóle mówi, co ty mówisz? On mówi, jak je? On mówi, no nie pamiętasz, kiedyś mnie zaprosiłeś, byłeś dzieckiem, twoja mama była wierząca, byłeś w kościele, chodziłeś na szkółkę niedzielną. Oddałeś mi swoje życie, mówi, ale zobacz, co się stało. On mówi, ale jak, no pozwoliłeś na to? A Jezus mówi, ale ja nie mam nic do powiedzenia, jeżeli ty nie zgadzasz się na porządki tutaj. Ja się na tym wszystkim znam, ale musisz mi powiedzieć, żebym zaczął robić tu porządki. No. Musisz mi zaufać. Ja wylałem litry łez na tej książce. Poczytajcie, co tam się w ogóle dzieje. Szok w tych rozdrożach. Osoba Boga jest nam objawiona przez Jezusa Chrystusa. Niczego więcej nie wolno wam szukać. Żadnych dziwacznych rzeczy. Studiujcie Chrystusa. Rozważajcie Jego charakter, osobowość, poglądy. Przyglądajcie się Mu. Duch Święty niczego więcej nie będzie ci mówił niż to, jakie poglądy, koncepcje, myślenie, odczucia miał Jezus. Jeżeli w twoim życiu jest coś innego niż to, co było w Jezusie, to jest to zwiedzenie. Jest to choroba, jest to grzech, jest to świat. Rozumiecie? Jak Jezus miał negatywny stosunek do religijnych ludzi, a pojawia się w tobie koncepcja ekumeniczna, no to przecież jest odpowiedź jasna, to nie jest Bóg. Bóg nie jest ekumeniczny. No nie ma ekumenicznego Boga. No nie ma. W ogóle to nie jest Bóg jedności. To jest Bóg podziału. W ogóle przyjrzyj się na Jezusa. Co On robi? Czy On jednoczy w ogóle? On nic tam nie jednoczy. On z tą swoją dwunastką zasuwa jak rebeliant, człowieku. Idzie przez ten cały syf. On w ogóle nie zaprasza tam jakichś ludzi, którzy nie mają poglądów takich jak on. On idzie z tą dwunastką i mówi, kto ze mną nie zbiera, ten rozprasza. Gdzie tu miejsce na ekumenie? On prezentuje swoje poglądy jak tak twardo jak kawał stali. On wchodzi do synagogi, on tam nie mówi, o synagoga, ładna synagoga, ale synagoga. On mówi, rozwalcie to wszystko. Na cholerę to tu stoi. I mówi jeszcze, a ja w 3 dni to odbuduję. Mówi, co to w ogóle jest? Rozumiesz, w ogóle, to w ogóle ten Jezus, to taki jest Bóg. Bóg mówi, no weź, no po coś to zbudował. No. Rozumiem, to no po co to w ogóle? Dawaj to rozwal. Zbuduj, zobacz, on mówi, zbudujemy od nowa. O w ogóle zobacz, co on mówi, no rozwal, to my rozbudujemy od nowa, no propozycja jest. Panie, boję się. Panie, nie wyjdę z tego, bo co, bo będę sam. Jezus mówi, dawaj rozwal, to zbudujemy od nowa. Od nowa. Kiedyś była pewna stara prostytutka. Była tak stara, że już nie nadawała.
do tego, żeby pracować w tym burdelu. A więc ją, to było w Chinach. Wystawili ją przed ten burdel. To były lata temu, dawne lata. Kanał taki był. Tymi kanałami spływały śmiecie, ścieki. Taki. Rynsztok taki. I ona miała za zadanie takie grube śmiecie odrzucać, żeby się z tego rynsztoku nie wylewała woda przed ten burdel tam. Takie miała zadanie. I był tam misjonarz taki. Też starszy człowiek, który był w Chinach i głosił Chrystusa. I on tamtędy przechodził i zobaczył tą kobietę. I on zaczął mówić o Jezusie. I przechodził tam kilka razy z rzędu, ona tam stała. I kiedyś ją zapytał, czy ona może posiedzieć mu więcej czasu. Umówił się z nią, poszedł z nią coś zjeść. Zaprzyjaźnił się z nią. Zakochał się w niej. Zaproponował jej małżeństwo. Narodziła się z Bożego Ducha. Zgodziła się zostać jego żoną. Kiedy szli w kościele, żeby ich błogosławił lokalny pastor, miała założony wianek. Symbol dziewictwa. Rozumiecie? O co chodzi? To dla Boga nie jest problem. Odbudować człowieka. Ale człowiek musi ufać. Jak człowiek nie ufa, okay, to się nic nie zmieni. Tożsamość tej kobiety została zmieniona. Potępienie z uwagi na to, że była wiele lat prostytutką, zniknęło. Uwierzyła w to, że może być dobrą żoną. Uwierzyła w te rzeczy. Uwierzyła Bogu, że jest nowym człowiekiem. Uwierzyła w to. Zaufała Mu personalnie. Zrozumiała, że Jezus nie miał żadnego względu na osobę. Dla Niego nie było żadnego problemu. Prostytutka, no, Jemu ciśnienie nie skakało. Wpadła jedna prostytutka, włosami Mu człowieku, tu olejem Mu leje nogi, włosami Mu czyści. Ty w ogóle, wiecie co to jest? To się dzisiaj nam, my czytamy to jak w ogóle historię. W tamtym czasie to był człowieku szok. To szok. Jezus to jest dostojny rebe. Nauczyciel Izraela. Tam nie mówi się o tym, że w ogóle kobieta nie może go dotknąć. A tu jeszcze prostytutka? No człowieku, to u nas to jest nic. Ale tam, rozumiecie, to ona za to, że ona w ogóle wpadła do niego, że ona dotknęła go, to już za to by była ukamienowana. A ta tu jeszcze jakieś rzeczy, człowiek, ona mu włosami człowieku stopy czyści, najlepszy numer w domu u jednego faryzeusza. Szymona. Tak. Ty, ona mu czyści nogi, a ten wiesz. W ogóle nie przerywa, mówi, bo tam mu czyści, a ten się patrzy na Szymona, mówi, co tam Szymonie sobie myślisz, no człowieku, no przepraszam, to nie wytrzymuje krytyki w ogóle, co to jest. Ty, ta mu włosami czyści nogi, tak, a ten w ogóle wiesz, nie dość, że nie przeszkadza, nie ucieka, tak, to jeszcze mówi do Szymona, ty tam sobie myślisz, Szymek, że co? I mówi do niego, i słowo wiedzy, patrz, i manifestacja Bożego Ducha. Rozumiesz, i słowo wiedzy się uwalnia. Tak? Dlatego, że żałowała. Dlatego tak kocha. Dlatego, że prawidłową pokutę przeszła. Że zrozumiała, że jest w błędzie. Dlatego ona może tak kochać. A ty, Szymek, co? Zobacz w ogóle, co to w ogóle za historia. Jezus to Bóg. Zaufanie do Boga to zaufanie do koncepcji Jezusa. Nie musisz mieć zaufania, które na niczym się nie opiera. Ja cię zachęcam do badania Jezusa i wtedy miej zaufanie do Jezusa. Miej zaufanie do Jego koncepcji, do Jego poglądów, do Jego odczuć. Ufaj temu. Jeżeli Jezus jechał z religią, tak? To ufaj, że się jedzie z religią. Jeżeli Jezus nie wchodził w układy, w kompromisy, to ufaj, że nie wchodzi w układy, w kompromisy. Ufaj, że jeżeli nie wejdziesz w kompromis, to Bóg będzie z tobą, a jak wejdziesz w kompromis, to Go nie będzie. Rozumiesz, o co tu chodzi? Ufaj w to, że On przebaczył grzechy. Ufaj w to,
przygląda się, co on robi. Następna w ogóle jakaś tam jawno grzesznica, jak oni ją nazwali, proszę ciebie, już ją kamienować, kto proszę ciebie, on przychodzi, kto tam, mówi, jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci. Wszyscy odeszli, on mówi, no i co, nikt cię nie potępił, ja cię też nie potępiam. Czy on nie potępia? Ufaj Bogu. On mówi, ale mnie diabeł potępia. Ja mówię, ja nie rozumiem. A co ci przeszkadza, że cię diabeł potępia? Nie rozumiem. Jaki to jest problem, że cię diabeł potępia? To potępia, no i co? Taki ma zawód. Oskarżyciel braci. Słyszeliście o tym? Że on zawodowo oskarża wierzących. Najpierw do wierzących. Przychodzi do ciebie, cię oskarża do ciebie. Mówi, jesteś zerem, kompletnym kretynem, w ogóle ci się nie uda, zginiesz. I teraz mówię, wiesz, o co chodzi? Ale pytanie, jakie to ma znaczenie? No jakie to ma znaczenie, że diabeł cię potępia? No diabeł, no bez przesady. No diabeł. Jeżeli ja mówię do mojej żony, że jest piękna, to dla niej nie ma żadnego znaczenia, że do niej piszę, ty świnio. Bo ja rozumiem, że to chodzi. Co to jest? No ona się śmieje. A co mnie ty mówisz, że świnio? No świnio, no weź. Bez przesady. No przecież dla niej to nie ma znaczenia. Ona ufa mi. Dla ciebie nie może mieć znaczenia nic, co wykracza poza obręb Boga. Ale żeby tak było, musisz jemu ufać. Personalnie. A też nie ufać na zasadach enigmatycznych. O, to komu mam ufać? Czemu mam ufać? Mam ufać Słowu? Mam czytać i ufać? Nie. Ufaj Jezusowi. Poczytaj o Jego poglądach. Wyobraź sobie Jego poglądy. Przełóż Jego poglądy na dzisiejszy czas. Wyobraź sobie dzisiaj Jezusa. Dzisiaj. Na przykład. Do Częstochowy idzie. Przychodzi do Częstochowy normalnie, człowieku, na Jasną Górę. Człowieku wchodzi tam. Oni tam wszyscy, proszę ciebie, Maria, zawsze dziewica. W ogóle wszystkie sprawy, tak? Jezus wchodzi i mówi, moja matka nie jest Bogiem. Tak? Nie módlcie się do mojej matki, tylko się do mnie módlcie. Zobaczcie, on dzisiaj, przecież to jest ta rewolucja. My robiliśmy ewangelizację w Częstochowie na ulicy kiedyś i moja żona stała i śpiewała. Nie będziemy więcej chodzić wokół Jasnej Góry. W ogóle, wiesz, człowieku, w ogóle. A ja stałem w koloradce na koszu i głosiłem Chrystusa. W ogóle, wiesz, przebrany za księdza. W ogóle, tak? Bo co? Bo trzeba było poniżyć to miejsce. No idziemy za Chrystusem, poniżamy miejsce. Poniżamy! Bo co on robił? Poniżał. No poniżał. Rozumiecie, o co tu chodzi? O taki Bóg jest, no. Ludzie na przykład myślą, że Bóg, właśnie, że Bóg jest humanistyczny, że on, że jego to tak, o, bo to tak wszyscy razem będziemy tutaj, wszyscy razem w jednej kupie jak pingwiny, człowieku. A on cały czas podział. Człowieku, już się dogadali, już oni, proszę ciebie, tutaj robią, wieże budują, wszystko będzie dobrze, jedna impreza, proszę ciebie, popsuł im języki, nie mogą się dogadać, czego już nie budują. Cały czas coś dzieli ten Bóg. No to nie jest Bóg jedności. To w ogóle o inną jedność tu chodzi, w ogóle wiecie. To nie jest w ogóle tego rodzaju jedność. To nie taka, to nie to jedność. To nie taka jedność. Chodzi o to, że ja was chcę zachęcić, żebyście widzieli, że zaufanie do Boga to jest zaufanie do Jezusa. A więc zaufanie do Boga to zaufanie do Jezusa. Co to znaczy, że my ufamy Jezusowi? Musicie być przekonani, że możecie polegać w każdej dziedzinie życia, a w związku z tym w każdym najdrobniejszym fragmencie waszej egzystencji na poglądach Jezusa, na koncepcjach Jezusa, na mocy Jezusa, na miłości Jezusa do was, że zawsze możecie na tym polegać. Zawsze. Zawsze. Z drugiej strony, wiedząc, że na niczym innym polegać nie możecie. Nie ma, że mi Pan powiedział. Jak to coś, co usłyszałeś, jest inne niż poglądy Jezusa, koncepcje Jezusa, pragnienia Jezusa. Rozumiecie, o co chodzi? To jest nieprawdziwe. Fałszywie słyszysz, fałszywie rozumiesz.
Rozmawiam ostatnio z jednym człowiekiem, sługa Boży. I on mi mówi, że on dokładnie słyszy Boga i on robi tak, jak mówi Pan. Mówi, bo tu chodzi o Jezusa. Ja mówię, dobrze, mówię, dla Ciebie nie ma żadnego problemu, żeby jechać, mówię, do religijnego, popieprzonego kościoła i ewangelizować dla nich, tak? Milczy. To przez telefon rozmawialiśmy. Ale mówi, no bo może tam oni też coś zrozumieją, z czasem ja mówię, posłuchaj mnie. Ja mówię do tych ludzi przez wiele lat. Wiele lat. Tysiące głoszeń. Oni nie chcą prawdy. Ale dla Ciebie nie ma kłopotu zewangelizować kogoś i do tego kościoła zaprowadzić. Ja bym nigdy tam nie zaprowadził nikogo. Nigdy. Jakby do głowy nie przyszło, żeby zewangelizować kogoś na ulicy i powiedzieć do niego, słuchaj, to jest taki zbór baptystyczny, tam iść do tych baptystów i posiedź. A, lepiej gdziekolwiek. Nie lepiej gdziekolwiek. Masz do mnie numer telefonu. Mówię, na razie będziemy na łączach. Póki nie znajdę miejsca, w którym będziesz mógł być. I to jest odpowiedzialność moja. Bo ja w życiu człowieka nie poślę w takie, bo co? No bo Jezus by nie posłał. Rozumiesz, o co tu chodzi? On by nie posłał. Rozumiecie? On by tego nie zrobił. Dlaczego? Bo on był przeciwko temu. Przeciwko. On był przeciwko. Na czym opieramy nasze zaufanie do Jezusa? Opieramy je na takich elementach. Po pierwsze, kim jest Jezus? Musisz zbadać dokładnie, kim jest Jezus. Ja będę o tym dalej do Was mówił, bo na dalszych naszych spotkaniach, już w czerwcu o tym, to będziemy dalej, będziemy za tym szli. Natomiast chodzi o to, że nasza znajomość Jezusa wielokrotnie kończy się na tym, że to jest nasz Zbawiciel. Że On umarł za nasze grzechy. Kropka. No, ktoś sobie jeszcze pożerzył, to jest jeszcze nasz lekarz. Tak? Najczęściej to tak jest. Nasz Zbawiciel, bo do nieba przez Niego poszliśmy. Tak? No i nasz lekarz, jak już się rozpędziliśmy, to jeszcze nas leczy. A to jest za mało. Wiedza na temat Jezusa jest kluczową rzeczą, jeżeli chodzi o zaufanie Bogu. Kluczowa rzecz. Kluczowa rzecz. Na przykład, kto z Was jest świadomy na dzisiaj? Na dzisiaj. Ja o tym będę uczył w czerwcu, ale kto z Was dzisiaj ma taką świadomość, pełną świadomość zaznaczam, że wszystkie uczynki Jezusa, których On dokonał na ziemi, są przypisane Tobie. Że Bóg nigdy nie zapyta Cię o Twoje uczynki. Kto z Was tak żyje? My będziemy szli dalej w łaskę, będziecie rozumieli pewne rzeczy bardzo dobrze. Rozumiecie? Uczynki Jezusa są przypisane Tobie. Teraz patrz. 6 miesięcy mi to zajęło, zanim mój religijno-humanistyczny umysł zaskoczył ten temat. Sara była malutka, bardzo mi w tym pomogła w tym czasie, ponieważ nie chciała spać przez 2 lata. I miałem taki okres czasu, że przez wiele miesięcy ja ją usypiałem. Tak się dzieliliśmy jakoś obowiązkami, ja ją usypiałem. I to usypianie było bardzo ważne dla mnie, bo wtedy zaczęliśmy już z Agatą zakładać pierwszy kościół, ponieważ to był jedyny czas, w którym, ponieważ ja też pracowałem fizycznie wtedy, zaczęliśmy kościół, to był jedyny czas tak naprawdę w ciągu dnia, kiedy ja miałem czas na modlitwę. I ja pamiętam, chodziłem z nią na rękach, bo nie chciała zasypiać leżąc. Jest na rękach mi zasypiała. I chodziłem z nią i się modliłem. Czasami 20 minut, czasami 40 minut, różnie.
I pamiętam, od samego początku Duch Święty zaczął wkładać we mnie pewną myśl. Jesteś moją sprawiedliwością. No oczywiście intelektualnie znałem to słowo. Tylko z dnia na dzień i z tygodnia na tydzień zacząłem sobie uświadamiać, że ja nic o tym nie wiem. Co to jest być sprawiedliwością Jego i w ogóle do czego mi to jest potrzebne? Jak to się je i jak to się przełoży na praktykę w moim życiu? Bo ja bardzo lubię praktykę. Bo wiedzieć? No to na co mi to wiedzieć? I z tygodnia na tydzień i z miesiąca na miesiąc zaczęła dochodzić do mnie bardzo prosta prawda. Być sprawiedliwością Bożą to jest być jak Jezus. Ale nie na zasadach naśladowania Jezusa. Czyli teraz jestem jak Jezus, jeżeli się zachowuję jak Jezus. Ja jestem jak Jezus, zachowując się jakkolwiek. Bo uczynki Jezusa, wszystkie uczynki Jezusa, które Jezus dokonał na ziemi, każdy akt sprawiedliwości i mocy, są przypisane mi. Prosta wymiana krzyżowa. Wszelkie zło należne mi z uwagi na moją grzeszność spadło na Jezusa. Wszelkie dobro z uwagi na sprawiedliwość Jezusa przypadło mi. Zamieniliśmy się miejscami. Jezus wszedł w moje miejsce, a ja w miejsce Jezusa. I w niebie jestem określany na podstawie dokonań Jezusa. Moje dokonania, przyjaciele, moje dokonania, tak? One jedynie mogą umniejszać moją nagrodę. Posłuchaj teraz. Twoje dokonania na ziemi, one nie są zapracowywaniem na nagrodę w niebie. Twoje zachowania na ziemi mogą jedynie umniejszyć nagrodę. Umniejszyć. To jest życie z łaski. A więc ja na przykład staram się w swoim życiu jak najmniej robić czegokolwiek. Jakiś telefon dzwoni gdzieś. Co to? Ale musimy go wyłączyć. Każdy uczynek mój tutaj na ziemi, on musi być doprowadzany do takiego miejsca, że on albo w ogóle nie umniejszy tego, co zrobił dla mnie Jezus, tak? Albo jest szkodliwy. Czyli co? Nie zapracowujemy na nic. Staramy się jedynie, tak? Nie popsuć. Ty nie psujemy w ogóle. W ogóle nie staramy. W ogóle uczymy się nie psuć. Bo już wszystko jest. I to znaczy, że ja nie jestem zbawiony z uczynków. Ja w ogóle moje... Zobaczcie, ja w ogóle się nie martwię, co ja zrobię. O. Wiesz, jak ktoś się żyje, nie martwię, co ty zrobisz? Jak ty się odezwiesz? Co ty powiesz? Wierząc teraz w to, w pewien automatyczny sposób, jego charakter, tak, zaczyna się wytwarzać we mnie. I tutaj się realizuje słowo, czy śpisz, czy czuwasz, ziarno rzucone w glebę rośnie. Czyli tak, ja opierając się na tym, że uczynki Jezusa są mi przypisane, prawda? Wierząc w to, że jestem jak Jezus, że jestem nagrodzony już za to, w ogóle wiesz, już widząc siebie w tej koronie w niebie, tak? Przyglądam się cały czas w tą stronę i to coś zmienia mnie, w wyniku czego? Jak najmniej psuje rzeczy, które tutaj są na ziemi dla mnie. Ja po prostu, powiem tak, mój proces uświęcania polega na tym, że ja psuję coraz mniej. Coraz mniej. Ja nie robię coraz lepszych rzeczy. Ja coraz mniej psuję. Coraz mniej psuję w ogóle, wiesz. Coraz mniej się staram. Coraz mniej w ogóle, wiesz, się martwię. Coraz mniej w ogóle... Zauważcie, to jest proces uświęcenia. Coraz mniej, nie coraz więcej. Ja się w ogóle na służbie nie spinam dzisiaj. Wiecie, ja coraz mniej psuję. Coraz mniej. I teraz, przyglądając się na to, kim jest Jezus, zaczynamy coraz bardziej ufać.
Zachęcam was do tego. Przyglądajcie się życiu Jezusa. Studiujcie życie Jezusa. Rozmyślajcie o życiu Jezusa. Wstawiajcie siebie w Jego obecność, w Jego życie, w Jego ciało. Oglądajcie siebie w Nim. Myślcie o tym. A więc kim jest Jezus? Po drugie, jak Jezus żył na ziemi? Jego poglądy, koncepcje, zdania, nauka, zachowania. Prosta rzecz. Modlę się. Nie wiem, jak wasze modlitwy wyglądają. Moje bardzo różnie. Na przykład moja modlitwa może wyglądać w ten sposób, że sobie siedzę i rozmyślam, co robił Jezus. Taka modlitwa. Wstanę sobie rano, usiądę i sobie rozmyślam, co on robił. Albo sobie rozmyślam, jakie on miał zdanie na ten temat. I wchodzę na przykład i mówię tak, Panie Jezu, jak ty tam sobie rozmawiałeś wtedy z tym Piotrem, co żeś do niego powiedział, milcz szatanie, to w ogóle, co ty w ogóle myślałeś o nim wtedy? To są moje modlitwy. Powiedz mi, Panie, i w ogóle wiesz, o co chodzi? On mi daje swoje odczucia. Wiesz, że możesz w ogóle czuć to, co Jezus 2000 lat temu chodząc po ziemi? Ty wiesz, że takie odczucia możesz mieć? Trzeba w to wierzyć, że na przykład to odczucie, które się w tobie rodzi, to jest Jego. Jak ty mówisz tak, Panie, co ty tam czułeś? Ja się nie pytam, co ty myślałeś. Ale ja mówię tak, bo mnie na przykład uczucia Jezusa interesują. Ja mówię, co tam czułeś, jak to mówiłeś? Czy byłeś na Niego wkurzony? Czy było Ci Go żal? Czy było Ci przykro, Panie? I wiesz co? I ja na przykład zacząłem doświadczać odczuć. Bo ja w ogóle w to wierzę. Ja na przykład wiem, jak czuje Bóg. W wielu aspektach, wielu jeszcze nie wiem. Ale wielu wiem, jak czuje Bóg. I na przykład, jeżeli moje odczucia teraz się nie zgadzają z tym, co czuje Bóg, no nie? To ja mam natychmiast alarm w głowie. O, ja źle czuję. Okej. Okay. To nie od Boga odczucie. Won. Koniec. Po trzecie, musimy dowiadywać się, co Jezus zrobił dla ciebie podczas swojego życia na ziemi. Musisz wiedzieć, co Jezus zrobił dla ciebie podczas życia na ziemi. Rozważaj to. Dowiaduj się tego, co On dla ciebie zrobił. Bo to było posłannictwo Boga. Po czwarte, musisz wiedzieć, co wniosły do twojego życia śmierć Jezusa, zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie. Co one wniosły? Ja na przykład rozmyślam inny rodzaj mojej modlitwy. Nie wiem, czy się tak modliliście, rozmyślając o sobie. Daję wam numer. Może macie tak, że jak tylko podczas modlitwy zaczynaliście myśleć o sobie, to natychmiast uważaliście, że to opresja. Szybko się modliliście w innych językach, być może nie chcieliście myśleć o sobie. No gdzież? Modlitwa? Przecież powinienem się modlić do Boga. A ja tutaj mam takie myśli na mój temat. Bo to Cię Duch Święty kieruje do tego. No bo przecież Ty jesteś w Chrystusie. Twoja modlitwa może wyglądać w ten sposób, że siedzisz sobie i rozmyślasz o tym, co się stało w Twoim życiu. Z uwagi na Jego śmierć, zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie. Ja w ogóle sobie myślę o takich rzeczach. To jest modlitwa moja. I czasami na całą modlitwę powiem jedno dziękuję. Mówię, Boże, dziękuję Tobie za to, że ja jestem w tym miejscu, w którym ja jestem teraz. O Boże. I okazuje się, że przez pół godziny rozmyślałem o tym, co się stało ze mną. Cała modlitwa to byłem ja. Ja siedziałem w środku mojej modlitwy. W ogóle myślałem o sobie. Pod koniec modlitwy było jedno dziękuję. Ale wdzięczność, która temu towarzyszyła, to jest coś niesamowitego. Uświadomienie sobie, w jakim miejscu jestem dzisiaj, a w jakim miejscu byłem na przykład 20 lat temu, no to jest kosmos. No. Kosmos. Po piąte, musisz dowiadywać się i badać, co Jezus robi dla ciebie teraz. Jako osoba w niebie, jako Duch Święty w tobie. Jako osoba w niebie, jako Duch Święty w tobie. Przecież ja na przykład jestem przekonany o wstawiennictwie Jezusa. Co to znaczy, że wstawiennictwo Jezusa następuje? Kiedy upadam, a nie ma kozaka, bo każdy upada,
to moja pierwsza reakcja umysłowa dzisiaj, wiecie, jest jaka? Że w tej samej sekundzie, kiedy ja upadam, tak? To Jezus natychmiast wstaje i mówi do ojca: tato, to jest mój chłopak. I wiesz, co mówi ojciec? Tak, synu. I koniec. Krew Jezusa wstawia się za nami w niebie 24 godziny na dobę. Powiedzieć ci głębię pewną, kiedy przepraszasz Boga, to jest mu do niczego to niepotrzebne. Przepraszanie Boga jest potrzebne tobie, a nie Bogu. W ogóle Bóg nie chce, żebyś go przepraszał, bo jemu Bogu nie zależy, czy go przepraszasz, czy nie. Twoje przepraszam, Panie, zmiłuj się nade mną, to jest religia. Możesz to wyrzucić do kosza na śmieci. Znaczy, możesz tak mówić, bo to jest psychologicznie dla ciebie dobre. To na twoją psychikę dobrze wpływa. Ale Boga za nas przeprosił Jezus. Raz na zawsze. Powiedział jedno wielkie przepraszam za każdego człowieka. Raz na zawsze. Za jego grzechy poprzednie, teraźniejsze i przyszłe. Głębia łaski mówi o tym, że się Boga nie przeprasza. Bo nie ma za co. Ty mówisz przepraszam, on mówi nie ma za co. Rozumiesz? Przepraszam cię, Panie, nie ma za co. Ale jest za co. Przecież, Panie, zgrzeszyłem. A nie o co ci chodzi. Zgrzeszyłem! Ślepy jestem! I głuchy na twój grzech. Nie widzę grzechu twego. O co ci chodzi? Bo on widzi tylko Jezusa. To Jezus robi w niebie. Kiedy ty grzeszysz na ziemię, Jezus cię zasłania. Ojciec nie widzi ciebie, widzi Jezusa. A ty krzyczysz za Jezusa. Odciągasz jego szatę. Panie, zgrzeszyłem, przepraszam. Zmiłuj się nade mną. Jezus mówi, dobra, uspokój się, ty mi. Ja tu robię, a ty co? Zasuchmany mnie wyglądasz? Bóg wybaczył ci wszystkie grzechy, zanim jeszcze zgrzeszyłeś. Gdzie twoje przepraszam? Ono jest tobie potrzebne. Przepraszaj, jak potrzebujesz. Tylko zrozum, że to dla twojej psychiki. Nie dla Boga. Trzeba się wypłakać. Trzeba naprzepraszać. Rozumiesz? Ale wiedz, jak wygląda duchowa rzeczywistość. Rozumiecie? Kiedyś moja córka płacze. Podchodzę do niej. Dlaczego płaczesz? Ona mówi, nie dlaczego, tylko jestem dziewczynką. I koniec. Ty, popatrzyłem na nią, w ogóle zgasłem jak świeczka. Po prostu, wiesz, ja... Aha, no okej. To jej było potrzebne, te płakanie. Ona nie płakała dla czegoś. Rozumiecie, o co tu chodzi? Kiedy my grzeszymy, kiedy upadamy, nasze emocje są na skraju wyczerpania. Jesteśmy narodzeni z Bożego Ducha, a więc nasze emocje, tak? One się kalają i one muszą jakoś odreagować. Tylko bez tej wiedzy, bez zrozumienia, co Chrystus dla nas robi teraz, my w ogóle myślimy, że my Boga przepraszać mamy. No jak ty masz Boga przepraszać w ogóle, jak sprawa jest załatwiona? Pokuta to nie jest przepraszanie Boga. Pokuta to jest uznanie błędu, tak? I odwrócenie się od błędu. To jest pokuta, a nie przepraszam. Ludzie mówią, pokutuj! Czekaj, jesteśmy kiedyś na takim jednym spotkaniu. Taki pastor, silnie zaburzona jednostka, chodził po kościele i mówi tak. Do jednego podchodzi, mówi, pokutuj! Mikrofon mu dał, pokutuj! Bo nie chciał uwielbiać. Tak, bo Boga tamten nie uwielbiał. No tam trudno było uwielbiać. Ten był taki człowiek nerwowy, że grał na gitarze, tylko struny mu pękały. W ogóle człowieku, my różnych ludzi widzieliśmy. Rozumiesz, ale tam taka silna warownia impulsywności, w ogóle wiecie, w ogóle lecą te struny, trzaska, to wszystko, szlak. I ten w ogóle fan, to kulturalny facet, taki normalny, poukładany. W ogóle stoi się, patrzy na to zjawisko, takie zjawisko socjologiczne. Przygląda się, no i w ogóle no się przygląda, tak? No przygląda się, no nie wchodzi w to uwielbienie, no bo sytuacja, która jest wokół, no to w ogóle temu nie sprzyja, nie? I ten wreszcie nie wytrzymał, ten pastor podchodził, pogutuj! A tamten w ogóle, wiesz... Nie chcesz pogutować? To wydaj! Okrzyk zwycięstwa! Ja mówię, upadnę tu, upadnę! Tam na usługę przyjechaliśmy wtedy. Mówię, szok w trampkach.
Boga nie interesują twoje przepraszania. Ponieważ Chrystus stawia się nad tobą w niebie 24 godziny na dobę. Płacz. Żałuj, żeś coś zrobił. Ale nie dlatego, żeby cię Bóg akceptował, czy cię wysłuchiwał. Tylko dla siebie to zrób. Wypłacz się przed Nim. Okej, to zdrowe. Rozumiesz? Zdrowe. Ale nie dla czegoś. Pamiętajcie te słowa. Dlaczego, Sarciu, płaczesz? Nie dlaczego, tato. Tylko bo jestem. Rozumiesz? Płacz, tak? Bo jesteś człowiekiem. To płacz. I troszkę sobie możesz pocierpieć w tym wszystkim. No. To ci nic nie będzie w ogóle. To cię oczyści, wiesz, nie? Ale na pułapie duchowym bądź przekonany, że Chrystus stawia się za tobą w niebie. I nie ma tam w ogóle, że coś. Zaraz po upadku jesteś w stanie z powrotem w namaszczenie wchodzić. Ludzie myślą, odeszło od mnie namaszczenia. Mówię, czy ty jesteś chory na głowę? Namaszczenie było i jest. Był przypadek, znany człowieku, ewangelista, poszedł w świat uzdrowieńczy. Stał w barze, chlał człowieku. Gość chlał obok niego. I dostał zawału od wody. Ewangelista odstawił kieliszek. Podszedł do niego taki człowieku nawalony. Położył ręce. W imieniu Jezusa gromię ten zawał! Padet wrócił do życia. Ewangelista wstał, poszedł dalej chlał. Nieodwracalne są powołania i dary Boże. O co chodzi? Przecież mamy osobiście przypadki ludzi, którzy człowiek po pijanemu chodził, uzdrawiał chorych człowieku. Żaden problem. Tylko potem, kurczę, jak ja się mam z tego tłumaczyć, jak rozumiesz, jako lider. Dobrze, że są uzdrawiani. Tylko teraz się wytłumacz, proszę ciebie, że ktoś pijany go uzdrowił. On mu uzdrowiony jestem, ale co mnie powiesz o tym, że on był pijany? Mówię, o cholera, no co? To nie ma, że nie działa. To działa. Człowieku. Ludzie żyją w cudzołóstwach, w patologiach, proszę ciebie, chodzą, proroctwa uwalniają człowieku. Takie, no, jeden z największych proroków od czasów w ogóle apostoła Pawła, chodzący tutaj po ziemi, tak? Był czynnym homoseksualistą do końca swoich dni. Są szok jest. Ponieważ grzech nad wami panował nie będzie, mówi słowo. To jest, ludzie, ja chcę, wy musicie zobaczyć głębie zjawiska. Co, o co tu w ogóle chodzi w tej duchowej rzeczywistości? Jak to działa wszystko? Bo my nie możemy być zdziwieni w ogóle, że ktoś na przykład jest w kościele przywódcą, robi wały finansowe, proszę ciebie, 40 kochanek na boku, a namaszczenie przez niego działa. No działa. No i co zrobisz? Się na Boga obrazisz? Człowieku. To nie znaczy, że ty masz tam być i go słuchać. Jezus mówi, wszystkiego, co faryzeusze mówią, słuchajcie, bo oni doktrynę dobre mają, tak? Tylko w ogóle przykładów nich nie bierzcie, bo to lepiej są. Wiesz, to w ogóle to... Musicie zobaczyć, jak to funkcjonuje. Czyli co my robimy? Przyglądamy się, co robi Jezus dla nas teraz. Teraz! On cały czas się wstawia na tobą. Dwa, co robi Duch Święty w tobie? Człowieku. Dlatego ja, nawet jak upadałem, tak? To ja 15 sekund po moim upadku byłem dalej gotowy do służby. Rozumiecie, o czym mówię? Nigdy żaden z moich upadków nie wpłynął na moją służbę w Królestwie. Nigdy! Bo ja wierzę w to, co Duch Święty robi we mnie. Rozumiecie? Nieraz było tak, że jak prowadziliśmy kościół, jeszcze byliśmy totalnie niedojrzali, pokłóciłem się z Agatą w ogóle przed nabożeństwem, w ogóle człowieku nabuzowany, w ogóle wiesz, mówię, i teraz idź głoś do ludzi, no idź. Jak ty sobie nie potrafisz poradzić, proszę ciebie, z różnymi rzeczami w życiu. Rozumiesz? No idź. Nieraz podchodziła do mnie w ogóle i mówiła, wybaczam ci w ogóle, idź głoś. Wiesz? Idź głoś. Rozumiesz? I dzięki temu w ogóle dusza moja się uspokajała, tak? I byłem w stanie... Ale co? Ale dlaczego tak mówię? Ponieważ duch mój był zawsze pewny. Ja byłem zawsze, miałem zawsze pewność. Co on robi we mnie?
Że ja mogę człowieku na pół śpiocha być, tak? A on będzie działał. Kiedyś na jednym spotkaniu uzdrowieńczym chodziłem, uzdrawiałem chorych, ludzie byli uzdrawiani jeden po drugim, a ja myślałem, że zaraz zemdleję. I sobie myślałem, Boże, zachowaj mnie, żebym nie zemdlał. Tak się źle czułem. Mówię, bo zemdleję, no bo to słaby kaznodzieja taki. A jeszcze taki stoi chłop, człowieku taki, no ponad 100 kilo wagi. W ogóle podchodzę i on mówi, mam chory kręgosłup. Mówi, ja mówię, dobrze, pomodlę się o ciebie, modlę się, taki słaby jestem, modlę się o niego, w ogóle ten kręgosłup. A wiesz co słyszę? W ogóle potrząsaj nim. Mówię, jak mam nim potrząsać? Mówię, normalnie weź nim trząchaj nim. Ja jestem silny, ja nie mogę powiedzieć. Rozumiesz, ale facet ważył stówkę. Ja zacząłem nim trząchać tym facetem, człowieku, mnie się ciemno w oczach zrobiło. Mówię, upadnę, koniec, pod tym facetem. Człowieku, się zacząłem modlić Duchu Boży, żebym nie upadł. Mój Chryste, jedyny ratuj. Mówię, nie mogę upaść. Ten facet został uzdrowiony, kręgosłup został uzdrowiony, a ja bym tam zszedł. Człowieku, rozumiesz? To w ogóle to trzeba zobaczyć, co Duch Święty robi w tobie. To trzeba to widzieć, rozważać to, rozmyślać o tych rzeczach. W ten sposób prośne zaufanie do Boga. I ostatnia rzecz, co Jezus zrobi, jak wróci? Ja siedzę i sobie rozmyślam, co Jezus zrobi, jak wróci. Mówię, Panie Jezu, kto to rozpisze, że w drobny mak? Jak to dobrze? Mówię, wrócisz tu, Jezus. Ja już siebie widziałem, człowieku, jako jednego z dowódców w armii Boga, człowieku. Ja już na tym koniu tam jadę, rozumiesz? Ja już, człowieku, tam zasuwam w tym Armagedonie razem z nim, człowieku, rozumiesz? Ja już jestem na to nakręcony jak szczerbaty na suchary. Ja już to rozważam, ja już o tym myślę, jak on tu wróci, jak już całe BBC, w ogóle wszystkie stacje na Jerozolem, on tam wieszcza, wywala tą bramę, rozumiesz? Rozpieprza tą Galakcję czy tam inne, w ogóle my jestem! Rozumiesz? To nie będzie ładny powrót, bo to nie wróci miś puchaty. To wróci Pan Panów i Król Królów. Ta cała góra Olubna zapłonie. Ja już to widzę swoimi oczyma, rozumiesz? Ja to widzę. Ja widzę siebie, jak zarządzam w ogóle Marsem, Wenus, w ogóle wiem. Artur, co chcesz? Którą chcesz planetę? Panie, zaraz, tylko się rozejrzę. Polecę tam 300 tysięcy na sekundę, tam 300 tysięcy. Łup, 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 to biorę. Bierz, dziecko. Dobry byłeś w małym, bierz duże. Rozumiesz? Ja to widzę dziś, on to wróci. Ja to rozważam. Moje zaufanie do niego rośnie. I twoje zaufanie ma nagrodzić. Te rzeczy masz rozważać. Kim Jezus jest? Jak Jezus żył na ziemi? Co Jezus zrobił dla ciebie poprzez za swojego życia na ziemi? Co wniósł do twojego życia za pomocą śmierci, zmartwychwstania, w niebo wstąpienia? Co Jezus robi dla ciebie teraz i to Duch Święty w tobie robi? I co się stanie, jak On wróci? Rozważanie Jezusa to rozważanie Boga. Nie rozważaj Boga, którego w ogóle nie umiesz uchwycić. Rozważaj Boga, którego możesz uchwycić. Dlatego Bóg się wcielił, żeby Go można było uchwycić. Dlatego On tu przyszedł na ziemię, bo Boga nikt nigdy nie widział poza Chrystusem. Bo On jest niedotykalny. Ale w Chrystusie jest dotykalny. Można się zapoznać z Jego koncepcjami, myślami. Rozumiecie? To jest to. To te rzeczy. To tak wzrasta zaufanie do Boga. Moje zaufanie do Boga to zaufanie do Jezusa. To są te rzeczy. Jak ją pielęgnować? Trzy ostatnie sprawy. Przez życie modlitewne. Twoje życie modlitewne. Życie modlitewne. Ja będę o tym też uczył. My musimy rozbudzać nasze życie, rozwijać je. Życie modlitwy. Po drugie, przez wyznawanie ustami Bożych prawd. Twoje usta mają być przesiąknięte Bożymi prawidłami. Boże prawdy. Boże prawdy. Zróbcie, uczcie się określonych rzeczy robić. Załóżcie sobie zeszyty. Trzy zeszyty. Na jednym napiszcie duch. Na drugim dusza, na trzecim ciało. Zacznijcie spisywać Boże prawdy związane z waszą duchowością, z waszą psychiką tam, gdzie dusza i z waszym ciałem. Utwórzcie wasze dzienniki wyznań. Rozumiesz? Ciało. Zapisujesz takie prawdy. W ranach i sińcach Jezusa jest moje uzdrowienie, kropka. Tak?
Silny duch wytrzyma chorobę, kropka. Nic złego mi się nie stanie, kropka. Tak? Wyznaję, wyznaję, wyznaję. Rozumiesz? Oglądaliście film Motywacja? Obejrzyjcie film Motywacja, bardzo was proszę, świetny film. Tylko opowiem wam fragment, bo też jest zbyt ciekawy, żeby wam powiedzieć. W ogóle polega rzecz na tym, że jest pewien coach. Człowiek, który napisał książkę o rozwoju osobistym. I on jest ukryty. On nie chce, żeby ktoś się dowiedział, kim on jest. Nie daje żadnych wywiadów, nic. I pewien właściciel gazety wynajmuje dziennikarza i mówi do tego dziennikarza, tylko musisz znaleźć tego coacha, bo ten facet w ogóle zastymulował mnóstwo ludzi, którzy wyszli z kanału przez tą książkę. I on szuka tego coacha. I on znajduje tego coacha. W ogóle gość pali dwie paczki papierosów dziennie, ten dziennikarz, no nie? I jakaś tam rozmowa z tym coachem, no już go tam znajduje, dobra, ten coach, no okej, niezadowolony, ale wiesz, jakoś odmawia mu tego wywiadu. I on do niego mówi, może nie jesteś taki dobry, jak o tobie mówią. A ten coach się na niego patrzy i mówi, z czym masz problem, powiedz. On mówi, palę dwie paczki papierosów dziennie. On mówi, chodź. Bierze go za rękę. Ciągnie go nad morze, bo to na plaży się wszystko dzieje. Podchodzi z nim, staje przed morzem, tak jak się fale tutaj. I mówi tak, powiedz, że nie palisz. On mówi, ale ja palę. Chcesz nie palić? On mówi, chcę. Powiedz to, czego chcesz. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Posłuchajcie. On mówi, nie palę. Głośniej! Nie palę! Głośniej! 6 godzin kazał mu się trzeć, że nie pali. Całą noc. Dar się do rana. Paczka papierosów tutaj cały czas, no nie? W kieszeni. Ten coach rano do niego mówi tak. Chcesz zapalić? On mówi, przeniepalę. Wyrzucił i poszedł. Życie i śmierć jest w mocy języka. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewasz. Nic innego nie zrobił, tylko połączył te dwa elementy. 6 godzin prawidłowego wyznania zabiło nauk, żeby ludzie chcieli tak zrobić. Żeby ludziom chciało się iść nad morze i przez 6 godzin krzyczeć, że nie palą, przestaliby palić. Nigdy by nie zapalili. Ludzie, i tak z każdą rzeczą. Dlaczego nie? Morze jest blisko. Ja mam trudniej, bo nie mam morza. No mam Wisłę. Ja bym nad Wisłą przestał palić. Ja bym przed stacją benzynową przestał palić. Bym stary przed CPN-em myślał, że nie palę. A więc przez wyznawanie ustami Bożych praw i po trzecie, przez kroki wiary, czyli praktykowanie naszej wiedzy. Wiecie, co to jest tą kroki wiary? Kroki wiary to jest praktykowanie wiedzy. Ludzie mówią, takie jest wiedzenie, powiem wam jeszcze, które mówi, czekam aż przejdzie ta wiedza z mojego umysłu do serca. A popieprzeni kaznodzieje to powtarzają do ludzi. Tak, to objawienie jest wtedy, jak z umysłu do serca przychodzi. Ja mówię, daj mi jeden przypadek z Pisma Świętego, że takie coś w ogóle istnieje. Jakaś droga z umysłu do serca. Jak to działa? Cholera, bo to nie ma tegoś takiego. To wymyślili ludzie, którzy nie rozumieją zjawiska. Nie ma drogi z umysłu do serca, ludzie. To w ogóle nie tak jest. My przyjmujemy prawdę umysłem, tak? I wtedy, kiedy zaczynamy wierzyć w tą prawdę, tak? Ona staje się objawieniem. Wiesz, kiedy objawienie przychodzi? Kiedy zaczynasz wierzyć w prawdę. Rozczaruję cię. Kocham rozczarowywać ludzi, bo czary to grzech. Jeżeli masz w swoim umyśle jakąś prawdę i twierdzisz, że nie masz objawienia, to informuję cię teraz, że nie wierzysz w tą prawdę. Ty w nią nie wierzysz. Bo rema powstaje z logosu w ten sposób, że wierzymy w logos. Logos to jest słowo spisane, które zostało przyjęte przez ciebie. Jest logos. I teraz tak, jeśli ty w to uwierzysz, to ten logos staje się rema. Niektórzy mówią, ale ja czasami tak miałem, że tak we mnie coś wpadło. Ja mówię, widzisz, ja też czasami miałem coś takiego, tylko że na precedensach się nie buduje zasad. Pamiętajcie, to, że ktoś szedł i znalazł 100 złotych 2 razy w życiu, tak, to nie oznacza, że to jest sposób na sfinansowanie swojego życia.
Będę teraz chodził i będę poszukiwaczem, mówię, czyli będziesz Menelem, tak? Postanawiasz przyjąć namaszczenie Menela. To znajdę, to znajdę. Znajdę 100 złotych. Dwa razy znalazł 100 złotych w życiu. No 5, bo długo żył. Jemu się zdaje, że będzie chodził i będzie znajdował 100 złotych. Przez głodu zdechniesz. To jak kiedyś ze mną w więzieniu siedział jeden taki, że jako zawodnik, oni tam... Ile oni nakradli, jaki taki, wiesz, nakradł, opowiada, ile on nakradł, ile on w ogóle tego, w ogóle, wiesz. Ja już mnie wyrobiłem nerwowo. Jeszcze byłem wtedy świeżo wierzącym człowiekiem. I mówię do niego, ty, ile ty siedzisz w więzieniu? On mówi, o 15 lat mam odsiedziane. Ja mówię, dobrze, dobrze, dobrze. A ile masz lat? On mówi, 36. Posłuchaj, 36 lat. Ja wziąłem szybko kartkę papieru i przeliczyłem te jego złodziejstwa, tak? Ile mu wyszło mniej więcej brutto, tak? Niecałe 1500 miesięcznie. On mówi, zobacz, jakie miałeś zarobki. 1500 brutto miesięcznie. Bo niestety, przyjacielu, jak siedzisz, to nie kradniesz. Martwy czas. Mówię, zobacz, w jakiej iluzji żyjesz. Zrobiłeś 2-3 strzały w życiu, tak? Odsiedziałeś 15 lat. To tak samo jak właśnie gość znajduje 2-3 razy 100 złotych i myślisz, że całe życie będzie znajdował. Bzdura. To nie tak działa. Przez kroki wiary, czyli praktykowanie naszej wiedzy, kiedy będziesz praktykował twoją wiedzę, krótko powiedziawszy, będziesz wierzył w prawdę i wprowadzał ją w życie, rozumiesz? Twoje zaufanie do Boga będzie rosło. Prosty przykład. Uzdrawiamy chorych. Na ręce na chorych kłaść będą i będą uzdrowieni. Amen. Wszyscy powiedzą. No niech żaden z charyzmatyków nie powie, że nie amen. Amen, będą się drzeć i halleluja. Dobrze mówię. Idziemy teraz wszyscy na miasto i będziemy kłaść ręce na chorych. Idziemy do szpitala, tam po co na miasto, tam mało chorych chodzi. Idziemy do szpitala. Będziemy kłaść ręce. I okazuje się, że no nie ma chętnego. Tam nie ma chętnego, żeby w pracy koleżanka mówi, głowa mnie boli. Proszę ciebie, a ty mówisz, weź APAP. Dlaczego do koleżanki nie powiesz, słuchaj, mogę położyć na ciebie ręce i cię przestanie boleć głowa. Chcesz? Jedną położę rękę. Nawet nie na głowę. Tak cię smyrnę. Dobrze, nie robimy tego. No nie kładziemy rąk na chorych, no. Czasem położymy. Jest jakaś grupa ludzi, no ten kładzie, no tak, no ale kładzie, no to jeden kładzie. A w kościele 50 osób, no. Razem 100 rąk. Człowieku. 100 rąk do kładzenia. Ale nie mam objawienia. Aha! To zaczynamy mówić o tym starym zwiedzeniu. Jak to teraz przejdzie? Jakiego objawienia nie masz? Wierzysz w to? No wierzę. Dlaczego nie kładziesz rąk? No bo nie mam objawienia. Zobacz, co to jest. Ja mówię, nie kładziesz rąk, bo nie wierzysz. Powiedz to teraz przed Bogiem, mówię, chodź tutaj. Powiedz, Panie Boże, nie wierzę w tego Ewangelię Marka, 16 rozdział tam. Ja nie wierzę, Panie, zmiłuj się nade mną. Mówię to, Boże, bo mnie psychika pęka. Myślałem, że wierzę, a nie wierzę. Ale Boże, od dzisiejszego dnia wierzę. Idę teraz położyć rękę na kogoś. Idę położyć, żebyście wy widzieli, jak ja trenowałem kładzenie rąk na ludzi. Czego ja nie robiłem? Udawałem w autobusie, że się przewracam. Jak szantę. Jak jechałem z kimś i trzymał rękę przy rurze, to przysuwałem moją do jego. Myślicie, że ja robiłem to, co robię dzisiaj i ja nigdy nie miałem z tym problemów? Miałem problemy. Ja pamiętam, co ja robiłem, żeby się złamać. Ja pamiętam, jak pierwszy raz głosiłem Ewangelię na dworcu centralnym i rozdawałem w ogóle traktaty, to zamknąłem oczy, stałem pod taką pociąg z Białegostoku, pamiętam, jak dzisiaj jechał. Sam poszedłem, zamknąłem oczy, proszę ciebie, i stawałem, proszę ciebie, mówię, nie mogę na nich spojrzeć, ale dam traktaty. Trzymałem, póki mnie ktoś z ręki nie wyjął. A że dużo ludzi z tego Białegostoku przyjechało, to dużo mnie wyjmowało. Co straciłem czucie, że nie mam, to brałem z torby drugi. Czyli, rozumiesz, o co chodzi? Stawałem, mówię, ojej, dobrze, dam radę, mówię, na pewno. To nie było tak, że ja byłem taki kozak. Ja dzisiaj jestem kozak. Bo ja ufam Bogu o wiele bardziej niż wtedy. Ale dlaczego? Bo wykonywałem kroki wiary. Rozumiecie, o co tu chodzi? Było mi ciężko, było mi trudno, byłem zakompleksiony, ale szedłem i łamałem te rzeczy. Pierwszy raz, jak pamiętam, wziąłem
Ten, jak się to nazywa, te trąby takie? Megafon. Megafon, baterię załadowałem, szedłem głosić u nas w mieście, to już było dla mnie takie zwycięstwo, że się w głowie nie mieści. A jak mnie pierwsza niewiasta opluła, to człowieku jakby na mnie też złota spadł z nieba. Mówię, nareszcie ktoś mnie prześladował za Ewangelię. Ona mówi, tfu! Ty mówi, kociarzu do mnie, tfu! Ja mówię, o dziękuję ci, Panie Jezus. Ja znam to. To nie ma na to kozaka. Tylko co? To trzeba zacząć działać, żeby się przełamać. Tu nie ma tak, że my jesteśmy przełamani wszyscy. Nie wszyscy się od razu są namaszczeni, że są ewangelistami. Nie wszyscy tak robią, ale wszyscy mogą tak żyć. I zaufanie do Boga wzrasta właśnie przez takie rzeczy. Tak? I tu nie ma jakiejś enigmatycznej siły, która przyjdzie, bo nam nawmawiano, Pan zna odpowiedni czas. Gówno prawda, że Pan zna czas. Pan jest w wieczności, się wcale czasem nie zajmuje. Głupoty ludziom opowiadają, czego ludzie w to wierzą. Pan zna czas. Bo pan to jest szachista i on tak, tobie to, tobie tamto, rozda tutaj tego, tobie jakieś takie objawienie, tobie coś innego sypnie. Człowieku, z Boga to wariata zrobili człowieku. Niebiosa są niebiosami Pana, a ziemię dał komu? Synom ludzkim. Czyja jest ziemia? Moja i twoja. Duch Święty we mnie, Duch Święty w tobie. Odwagę to się wypracowuje. Się wypracowuje. Rozumiesz? Dzisiaj my robimy to, co robimy. Ale my doskonale wiemy, ile my się musieliśmy przełamać w życiu. Przełamaliśmy się z Agatą. Przełamaliśmy się. Przez życie modlitewne, przez wyznawanie ustami Bożych praw i przez kroki wiary, czyli praktykowanie naszej wiedzy. Nasze zaufanie do Boga dzisiaj jest bardzo wysokie. Bardzo wysokie. Ja nie znam nikogo, kto tak ufa Bogu jak ja. Są różni ludzie, ale ja znam siebie najlepiej. Nie mogę mówić o innych, bo ja nie mogę. Ja nie wiem, jaka czyja jest wiara. Ale ja dzisiaj naprawdę ufam Ojcu. Nie zadaję sobie głupich pytań, że zanim mnie zadawali, a jakbyś był w kraju, co prześladują, czy ty byś tam wytrzymał na krzyżu, na palu. Ja mówię, ty mówię, człowieku, że babcia miała strupy, to miała radio z dupy. Mówię, bez przesady, mówię, człowieku. Co za głupota, ale ja nie jestem w innym kraju, nie żyję w innym systemie, nie mieszkam w Chinach, rozumiesz, ani w Kongo, mieszkam w Polsce. Rzeczpospolitej popapranej, mieszkam w tym kraju. I na tym pułapie jestem. I w tym miejscu jestem kozakiem. Bo w tym miejscu żyję. W tym miejscu się nauczyłem zwyciężać. Ja nie wiem, co by było, gdyby było. Co by było, gdyby Hitler wojnę wygrał. To są dywagacje wszystko, rozumiecie? Abstrakcje. A Słowo Boże mówi, myślcie o tym, co oczywiste. Oczywiste jest to, że mieszkam w kraju, mieszkam w Polsce, nie mieszkam w Chinach. Nie będę się zastanawiał, czy bym wytrzymał, jakby mnie tam urwali coś. Nic mnie nikt nie urwie. Rozumiesz? Ten, kto ma mieć coś urwane, to będzie przygotowany na urwanie. I na odrośnięcie potem w razie czego. Tak? A ja nic mnie nie urywają tutaj, nie będą urywać, tak? Bo do czego innego, gdzie indziej jesteśmy. A więc, zobaczcie, moje zaufanie do Boga to jest personalne, moje tu i teraz. Jeśli będę miał gdzieś być, to będę ufał w miejscach, o których dzisiaj jeszcze nie wiem. Ale dzisiaj moje zaufanie jest potężne. A ja żyję dzisiaj. Jutro to jest tajemnica. Tak? A wczoraj to historia. To z Kung Fu Panny. Pierwszej części. Bardzo duchowy film, zachęcam, żeby obejrzał każdy. Tam żółw jest symbolem Ducha Świętego, także... A Kung Fu Panda to Chrystus. To trzeba w ogóle umieć to zobaczyć. Panda. To w ogóle trzeba obejrzeć w ogóle w duchu te rzeczy i ze wszystkiego, skąd to się bierze, list do Rzymian. Bóg jest dostępny w stworzeniu, a więc też w filmach. Amen. Trzeba filmy oglądać, tylko dobre, selekcjonować, tak? A nie, proszę Ciebie, że ja nie oglądam filmów. Ja mówię, to ubogi jesteś strasznie, ja oglądam. Ja ze wszystkiego coś tam wyciągnę sobie jakoś. Przyjaciele, pomódlmy się. Ojcze, dziękuję Ci za ten czas. Dziękuję Ci za każdego z nas.
Dziękuję za Twoje słowo, które ono dociera do nas, ono przenika nas, ono zmienia nas. Duchu Święty, ja chcę, żeby Twoje słowo, które dzisiaj było uwolnione, wydało stukrotny plon, Ojcze, w każdym z nas. Duchu Święty, ja chcę, żeby Twoi aniołowie dbali o każdego z nas i o to słowo, które zostało uwolnione. Niech to słowo wykonuje pracę teraz. Ojcze, dziękujemy Tobie, że nasza wiara już teraz rośnie w to słowo. Że to słowo stało się potencjałem, Ojcze, dla naszej wiary. Ona będzie z niego czerpać, ona będzie się z niego karmić, Ojcze. To jest słowo Chrystusowe. Duchu Święty, dziękuję Ci, że nasza wiara, ona będzie się realizowała w naszym życiu i będziemy odnosili coraz większe sukcesy na Twoją chwałę w imieniu Jezusa. Amen.